Proszę Państwa, kolejny punkt naszych obrad. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Prądnik Czerwony Północ. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, numer druku 1431. Pierwsze czytanie referuje pani dyrektor Bożena Kaczmarska-Michniak, a pana radnego Pilcha bardzo proszę o chwilowe zastąpienie. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Chcieliśmy Państwu przedstawić projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Prądnik Czerwony Północ. Opracowywany ten plan jest przez Instytut Rozwoju Miast. Powierzchnia planu to 48,4 hektara. Granice planu obejmują obszar dzielnicy 3 Prądnik Czerwony. Pomiędzy linią kolejową a planem miejscowym Sudoł Dominikański oraz ulicami 29 listopada Powstańców, Majora i Strzelców. Przystąpienie do opracowywania tego planu nastąpiło w związku z podjęciem przez Państwa uchwały 6 lipca 2011 roku. Wówczas określony został cel. Celem jest określenie zasady zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej oraz obszaru poprzemysłowego poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uporządkowanie istniejącej zabudowy, relacje z terenami otaczającymi, ustalenie właściwej wewnętrznej obsługi komunikacyjnej, powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej. Projekt został sporządzony zgodnie z ustaleniami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Został zaopiniowany i uzgodniony z właściwymi organami. Odbyły się dwa wyłożenia. Pierwsze wyłożenie miało miejsce między 2 stycznia a 30 stycznia bieżącego roku. Złożono wówczas 63 uwagi, z czego prezydent 39 uwzględnił, 8 nie uwzględnił, 17 uwag uwzględnił częściowo. W związku z uwzględnieniem uwag zaistniała konieczność ponowienia procedury planistycznej, wprowadzenia zmian w projekcie planu, uzyskania ponownych opinii, uzgodnień oraz przeprowadzenia ponowne wyłożenie do publicznego wglądu, które miało miejsce pomiędzy 11 czerwca a 9 lipca bieżącego roku. Po tym wyłożeniu wpłynęło 6 uwag, żadna nie została przez prezydenta uwzględniona. Nieuwzględnione przez prezydenta uwagi zostały przekazane do Rady Miasta Krakowa jako załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu. W załączniku 3 zawarto propozycję indywidualnego sposobu rozpatrzenia każdej z 30 uwag. Prezydent proponuje, by rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag pozostały bez zmian i tym samym wniesione uwagi, które nie zostały uwzględnione przez prezydenta, również nie zostały uwzględnione przez Radę Miasta Krakowa. Dodatkowo informuję, że są projektanci. Jeśli Państwo macie jakieś pytania do projektu planu, to bardzo proszę o zadawanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Pan Dominik Jaśkowiec. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, to jest plan o tyle innowacyjny, ponieważ jest to pierwszy plan, który kompleksowo obejmuje osiedle i cały teren osiedla, które jest objęte, że będzie objęte programem rewitalizacji. I to jest wskazanie pewnego dobrego kierunku na przyszłość, tak żebyśmy więcej wysiłku i więcej energii w placach planistycznych poświęcili kompleksowym planom obejmującym poszczególne osiedla, zwłaszcza tej zabudowy blokowej, która powstała w ubiegłym systemie społeczno-politycznym i która dzisiaj wymaga wielu działań, w tym działań planistycznych zmierzających do jej rehabilitacji. To jest taki mój apel, żebyśmy po prostu na przyszłość, idąc drogą tego planu, również inne osiedla krakowskie obejmowali planami. Pojawia się takie często argumenty przy dyskusjach na temat priorytetów w pracach
nad planami, że w zasadzie nie ma po co obejmować osiedli mieszkaniowych planami miejscowymi, ponieważ tam nie można, czy też jest stosunkowo mała możliwość lokalizacji nowych rozwiązań urbanistycznych. Jednak zwracam uwagę, że to jest argument fałszywy i dlatego, że te osiedla potrzebują rozwiązań planistycznych, aby poprawić istniejącą przestrzeń miejską i istniejące walory urbanistyczne, które te osiedla dzisiaj jakby są tak naprawdę, no, nie przystają do funkcji, jakie stawia nam życie codzienne. To są na przykład miejsca parkingowe, których tak wewnątrz osiedli brakuje i wiele z tych problemów można rozstrzygnąć na etapie planów, stąd apel o zwrócenie uwagi w pracach planistycznych, szczególnej uwagi na to, aby takich planów obejmujących krakowskie osiedla powstało więcej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały według druku nr 1431 wraz z załącznikami, w tym załącznikiem nr 3 o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu. I określam, zgodnie z paragrafem 36 ustęp 6 Statutu Miasta Krakowa, określam termin wprowadzenia autopoprawek na 17 września 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 19 września 2013 roku, godzina 15.